Siemaneczko, z tej strony Casey Lord, witam serdecznie w odcinku 10, jubileuszowym serii The Lord of the Rings Online. Jubileuszowy dlatego, że jest właśnie 10. Już troszeczkę godzin minęło przy nagrywaniu tej gry, mam nadzieję, że następne upłynie równie dobrze. I co? I znajdujemy się w wodzie. Znajdujemy się w wodzie i płyniemy za znacznikiem do kolejnej misji. Tu próbowałem to przeskoczyć ostatnim razem, jednak się nie udało. Dlatego będę potrzebował obejść chyba to wokoło. Bo musimy się dostać na drugą stronę. Ale żeby to zrobić, będzie trzeba pójść chyba jednak tędy z powrotem. Mamy dostarczyć list, tak? Tak, dokładnie. Mamy dostarczyć jakiś list. Ja tutaj troszeczkę kombinowałem w ostatnim odcinku, no i miałem problem właśnie w dostaniu się do celu. No ale może wszystko się jakoś wyjaśni. Tam widzę jakaś jest skała, po której może wejdziemy. Wszystko muszę naokoło obejść, bo niestety nie mogę jakoś znaleźć docelowej drogi. Co chwilę mi się coś tu pojawia, nie wiem o co chodzi. Nie ma jak tam wejść, kurczę, na górę. Kiepska sprawa. O, tu coś jest. Może tędy się uda jakoś. A, to jest i tak kolejne. No i co? I tędy bym musiał zasuwać. To mi nic chyba nie da. Dobra, nie. Niestety muszę się wrócić. Niestety muszę się wrócić. Na nic mi się zdało przekraczanie tej bariery. Dlatego cofnę się z powrotem, tak jak szedłem. Idziemy według strzałki wskazującej, ale to nic mi nie da chyba. Jeśli się okaże, że no nie da rady tamtędy przejść przez te boje, którymi próbowałem przepłynąć, no to trudno. Będzie w takim razie trzeba zrezygnować z tej misji i
kontynuowanie tych dwóch pozostałych, które mam. Aczkolwiek szkoda by było. Chociaż tędy jest też tutaj jakaś droga, widzę. Tylko nie wiem, czy ona dalej tam prowadzi. Nie, nie. Jednak tędy też chyba nie da rady. Tam jest ten most, którym szliśmy. Wydaje mi się, że... Zresztą nie będę uprzedzał na razie. Zobaczymy. Tędy nie bardzo. Dobra, to pójdziemy tędy. Tu jest droga do tego. Też nam nie odpowiada. Niby blisko, niby daleko. Ciężka sprawa. Tutaj też nie. No jeszcze raz sprawdzę to na górze miejsce, ale to jest jeszcze na pewno nie droga do wykonania tej misji, więc... Tu nawet nie można wejść. Kiepska sprawa, bardzo kiepska. No nic. W takim razie... Tutaj nie... Idziemy dalej prosto. Choć nasz cel się w tej chwili popierdzielił, mówiąc w skrócie. A to mi się nie podoba. No i co, jesteśmy na końcu. Tutaj dupa znowu. Nie, dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Thorin Halls. Thorin Hall. A ja jestem... O matko! To jest drugi koniec mapy w ogóle. O co tu kurwa chodzi? Zrobię inaczej. Tam sobie aktywny co innego. To damy remove i teraz mamy, dobra, mamy co innego. I mamy porozmawiać z majorem Gremi Thunderlach. A jeszcze w międzyczasie, otworzę sobie prezent, bo o nim zapomniałem. Combat Run Speed Boost. Dobra.
Teoretycznie idę w złym kierunku, ale tak ma być. Bo kierunek się obierze dobry, jak się wydostaniemy z tej lokacji. Będziemy podążać wzdłuż latarni. W dzisiejszym odcinku noc nas zastała. Coś czuję, że znowu będę tym mostem musiał wracać. Aczkolwiek to się okaże dopiero. Nie podoba mi się tutaj w ogóle, gubię się. Denerwuje mnie ta lokacja. Zrobię tak. Gdzie jest ten powrót do domu? Wracamy do Shire. Będzie prościej. No, to było dobre rozwiązanie. Mogłem z niego w sumie wcześniej skorzystać. Dobrze, że nie oznaczyłem sobie domu właśnie tutaj, w tej lokacji, bo masakra by było. No i dobra. I teraz lecimy z zadaniem. From the Shire to Breetown. Spójrzmy na mapę, gdzie mamy Breetown. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Może tak będzie prościej. Breeland. Shire Breeland. No dobra, wydaje się niedaleko. Zobaczymy. W praktyce tak samo było. Przy okazji w ostatnim odcinku, który nagrywałem z Battle de Los Angeles, mówiłem o tym, że pojawi się nowa gra. Niestety miałem trochę problemów z nakręcaniem gry, którą, nową grę, którą uploaduję, także albo problem się sam rozwiąże, albo będę musiał z niej zrezygnować i niestety pokazać wam nową playlistę z nową grą. To się wyjaśni już może jutro, z tego względu, że mam wolny dzień, więc śmiało będę mógł nagrać jakiś kolejny odcinek, ale lagi jakieś dziwne są. Coś się aktualizuje, albo nie wiem, albo
był masakra normalnie. No. Także okaże się. Planuję nową produkcję nagrywać, ale no zobaczymy, czy co z tego wyjdzie. Coś tak bardzo się oddala, gościu. Trochę w kółko mnie to prowadziło, ale... Chyba po prostu na ślepo będę szedł tak jak ostatnio, bo po prostu już mnie denerwuje taka nawigacja tutaj w tych misjach. Spróbujemy iść prosto do celu, na przełaj i tyle. Tak będzie najlepiej. Miałem też nabić 15 level i nie wiem, w ogóle tak jak będę śmigał tylko po barierach tutaj pobocznych, to mało z tego wyjdzie, dlatego postaram się iść na przełaj. Tu też są drogi. Tukland. Co tam mamy? Jakiś kanion. Idziemy tędy. Hobbiton, Tugborn, Paywater.
kawał drogi widzę do wykonania tej misji jest, no ale tak już będzie chyba w dalszych etapach gry, że trzeba będzie szorować z jednego końca mapy na drugi. No niestety. W każdym razie poznamy nowe tereny, nowe potwory mam nadzieję, także myślę, że się opłaci. Przy okazji ubijemy kogoś może, bo już... W ogóle wcześniej nie skminiłem, kurwa, że tutaj zaznaczając cel pokazuje nam ile metrów jest do końca. No to usprawnia trochę mi teraz grę. Bo najeżdżając tutaj, o też w sumie. O, 3 km. Nie jest tragicznie. Czyżby... O nie, tutaj są drzwi, dobra. O sukin kot. Zielony umierajesz? Masz gnoju. Jak tam? No jeszcze 3 kiloski. Jest kawałek. Nie powiem. Jaki hobicik. W sumie hobitka. Dwa 800. No i teraz dylemat. Tędy. Chyba nie. Chyba to jednak tędy. Jesteśmy w Shire. Nie wiem jak to się stało, bo idziemy z Shire do Britown, ale dobra. Co, musimy zboczyć z trasy teraz, żeby nie lutować naokoło.
Znowu woda. Rybak sobie łowi. Jest Brilliant. Jeszcze tylko trzeba znaleźć Britown. Dwa kilosy. Przejdę tędy w ogóle, czy nie przejdę? Śtybkie. A jest, dobra. Przejściuwa. W lesie. Old Forest. Stary las. Tysiąc 800 metrów. Ustrzelimy kilka stworków. Półtora kilometra. Bald Hill. Znowu popieprzyły się te drogi tutaj. Masakra.
zobaczyłem trochę z trasy, bo tutaj pogmatwane to jest wszystko masakrycznie. Szukam jakiegoś przejścia. Nie wiem, czy to będzie dobra droga, no mam nadzieję. O, sukin kot, 17 level. Hardseekerem go pociągnę. Dwóch, ja pierdzielę. Jest dobrze. Ale dam radę chyba. Twarde sukienkoty. Jeszcze mam full. No niedobrze, niedobrze. Nie wiem, czy mam iść tędy, czy... Jak to wygląda? Ile tam jeszcze zostało w ogóle? 1,5 kilometra. Strasznie daleko. O, w końcu jakaś droga. Tylko to coś za daleko. 1300 jeszcze. Czyżby tędy? Chyba ta. Hardseeker się odnowił, możemy go ustrzelić. Coś nie zadziałał. Pułapka. Tak, to jest chyba dobra droga. Jeszcze kilometr. Old Barrows Road. Droga starych beczek. Demoniczna muzyka w tle się pojawiła. Oj, laguje, laguje. Muszę stanąć chwilę w miejscu. Wspiłem się na wyżyny. Ło, na czerwono jakiś ból. Masakra. Co to? O, ja pierdziałem, 19 level.
znalazłem chyba tu, gdzie nie potrzeba, ale dobra. Ominę to jakoś, spróbuję przynajmniej. Szlak by trafił. Nie wiem, czy ja dobrze idę, cholera jasna. Idę 600 metrów, ale... Masakra. Szybko, migiem. No i zginę, widzę. Ja pierdolę. Się porobiło. Czas ten spierdzielać. No, pierdolę, jeszcze mnie przeniosło gdzieś. Szlak. Gdzieś do jakiegoś pobliskiego miejsca chyba mnie przyniesie. Old Forest. Ja pierdyle. Jakąś inną ścieżką teraz pójść, bo przecież mnie załatwią znowu. I będzie nieciekawie. Jeżeli taka istnieje w ogóle, inna jakaś ścieżka. Nie wygląda, żeby tak było. No, tędy szedłem przed chwilą. Niedobrze. Znowu wkraczam na nieprzyjazny teren. Ale teraz chyba dam radę. Będę omijał te wszystkie zagrożenia. Ile tam jeszcze? 750. Aha. Trzeba by było obejść tą górę.
chyba nie. Nie jest źle. O nie, to jest to, czego się obawiałem wcześniej. Tu mamy jakąś ścieżkę, może tędy. Dobra, jest miasto. Tak, to jest to miasto, do którego mieliśmy się dostać. I całe szczęście. Metrów, od których dzieli mnie jeszcze fosa, no ładnie. No ale dobra, teraz już będzie git. Trzeba tylko znaleźć wejście do miasta i będzie zajebicho. To wejście. Jakieś lagi są takie dzisiaj, że masakra się po prostu dzieje. Nie wiem, co to się aktualizuje, ale masakra. Dobra, jest jakaś brama. ...248 metrów przez miasto jeszcze. No tak, 1 000 000 NPC-ów, to już wszystko wiadomo, co tu będzie się działo. I dlaczego tu laguje. Parę metrów. Siedemdziesiąt. Dobra, z cholery jasnej. Nie wiem, czy to tutaj, czy nie tutaj, zaraz się okaże. Oby.
Bo już chyba czas skończyć ten odcinek, mimo że tylko jedną misję wykonamy. Za to cholernie ciężko. Major, gdzie on jest? Jest tu gdzieś ktoś taki? Jest. No stary. Greetings. I to za 90 tych zesranych srebrników. I 250 expa. Would you do something for me? Teraz mamy porozmawiać z Bonnie Thatcher. Bonnie Thatcher. Żeby to zrobić, będę musiał chyba wyjść stąd całkowicie. Chyba tak. Ile do niej mamy? 125 metrów. Ok, także wykonamy spokojnie jeszcze tą misję. Nie w tą. W tą. To denerwuje w tych grach. Ile tam? 700 meter. Górę. Nie wiem, czy dobrze idę. Chyba dobrze. 139. Jakaś masakra się dzieje. Chyba jednak Lipton Ice Tea. To pójdziemy tędy na skróty. Coraz bliżej, coraz bliżej. Metrów. Kurwa, jak to laguje, no przecież się kurwa grać nie da. 6 w ogóle na pingu. Gdzie ona jest? Hailer. Second Watcher Hearthstone, to jest ten gościu? O, i drugie zadanie nam się kurwa uda od razu, tak? Destination Brilliant. What do you need? No. Tylko gdzie jest ta Bonnie Thatcher cała? Crafting house, tu? Się zaraz okaże.
Bounty wounds. Jest. Tenor of breed. What do you need? Znowu z tym Second Watcherem trzeba porozmawiać, co przed chwilą u niego się wykonało zadanie. Greetings. Z jakąś Lejlą. Nie wiem, jak to skomentować. Potęga jest w tej grze. Aż celebruję to i otworzę sobie faksa. Drówko. Myślę, że tą piękną muzyką zakończę ten odcinek, jakże żmudny troszeczkę, no bo niestety musiałem przekroczyć kawał drogi, żeby dotrzeć do tego miasteczka Bri, i sądzę, że tutaj będzie masa następnych misji, także to jest dobry moment, żeby zrobić pauzę i zakończyć 10. jubileuszowy odcinek. Parę słów jeszcze dla was. Dzięki wam. Mam w tej chwili około 200 wyświetleń na kanale. Moje filmy, także jest fajnie. Mam nadzieję, że będę miał więcej subskrypcji, więcej fanów na moim odcinku i jakoś to rozszerzy się moja działalność na kanale. Tymczasem jeszcze raz powtórzę, w planach jest następna produkcja, która ruszy już niebawem. Mam nadzieję, że może już jutro. Wszystko zależy od tego, ile będę miał czasu. Także dzięki wam serdecznie. Lajkujcie moje odcinki, dawajcie łapki w górę, udostępniajcie filmy na swoich kontach na fejsie, na Twitterach i wszędzie, gdzie się da. I tymczasem żegnam się z wami i jeszcze raz dzięki serdeczne, oby tak dalej. Pozdrawiam, Casey Lord.